Fałszerstwa dokumentów, deportacje i próby nielegalnego przekroczenia granic naszego państwa to sytuacje, z którymi spotykają się każdego dnia w swojej pracy. Ta wiza to mi się nie podoba. Popatrz na wąsy. One są jakby domalowane. W przypadku fałszerstw są to sytuacje, w których musimy bardzo delikatnie działać. Niejednokrotnie są to osoby, które szukają tego lepszego świata, chcą przylecieć do nas. Te dokumenty, które zakupili niejednokrotnie za bardzo duże pieniądze, są wykonane w taki chałupniczy sposób. How old are you? 22. Nieaktualne zdjęcie i stary typ dokumentu tożsamości wzbudzają podejrzliwość Diany. Are you speaking Italian? Some. What's your nationality is Italian. So you cannot speak Italian? You fly to London and use fake document, you know? No, it's not fake, it's lying. No, sir. I tell you, it's fake document. You use fake documents during border control. It's a crime here. Now we are detained. Czekajcie, musimy dokonać jeszcze raz weryfikacji. Proszę pana, jeszcze, a nie wycierać, a właśnie tu potrzeć. Tu o tak zrobić, o pięknie, i teraz przyłożyć. I silno, super. Właśnie trzeba mieć brudne rączki, nie? Nie, za czyste też nie mogą być, jak widać. What is your original name, surname? Your nationality, where you live? Venezuela. What? Venezuela. Obywatel Wenezueli, pan się nam przyznał, także podał nam dane. Prokurator będzie wnioskował do sądu o to, jaką karę wobec pana zastosować. Czyn jest obarczony karą do 5 lat pozbawienia wolności. Kuda wyjedziecie teraz? Kuda dalsze? So now it's a company. Where? In which city? Where? Nie wiem, dlaczego on po prostu nic nie rozumie. Obywatel Gruzji zostaje zabrany na tak zwaną drugą linię, czyli zostanie poddany dodatkowej kontroli. Okazało się, że obywatel Gruzji nie spełniał warunków na wjazd do Polski. Wrócił do domu na koszt przewoźnika. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, ja się wykończę, teraz mam taką serca. Ale wszystko jest w porządku. Dobrze, już mówię tak. Najważniejsze teraz dla państwa to jest to, żeby małżonek sobie wyrobił paszport polski, dobrze? Bo inaczej za 2 tygodnie będzie miał problemy z wyjechaniem. Bo musi mieć polski paszport na wylot. Idziemy, bo ja już nie mam siły. Ci się nie stało. Miłego dnia państwu życzę.